Dobra, dobra, czasu nie mam ten, bo tu nie mam. Bo czasu nie mam, no. Bo teraz słabo jest. To jesteś pierwszym Stokowiczem, tak? Kiedy przyjechałeś? 13. I planowałeś to, żeby być pierwszym? A dlaczego? Ktoś musi być pierwszy. Ale dlaczego? No, znaczy jest akurat co roku ja nieco wcześniej przyjeżdżam. Cześć, bo ty jesteś kurwa tempo. Próbowałem być 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu pierwszy, nie udało się. A to była już moja taka decyzja, odkąd w ogóle zacząłem mieć na usług, żeby być w końcu pierwszy. W tym roku się udało. Nagrodą jest za to śniadanie z burmistrzem, tak? No i opowiedz coś o tym. Byłeś już na tym śniadaniu? Czy dochodnie głodu? Byłem. Jak? Smaczne było. O czym rozmawialiście? Co? O Woodstocku, o II wojnie światowej, o czym się dało? A dlaczego przyjeżdżasz na Woodstock? Stary, czekaj. To są moje klimaty najlepsze. Jest Woodstock, jest jedna wielka rodzina, ten klimat, ta muzyka. A ty i na ile tu przyjechałeś? Przyjechałem pierwszy, wypadałoby wyjechać chyba ostatni. To też lubię. Ja. Twoja koleżanka dziennikarka, no? Zobaczcie, tam będzie w telewizji. Smacznego? Dziękuję. Dobre? A co jesz? Parówkę. Z domu przywiozłeś, czy tu na miejscu kupiłeś? No, z domu przywiozłem. Dużo jeszcze tych parówek zostało? No, to jest kosztem. A musztardę masz? Na co ty to robisz, żeby stało? Żel nie. No czegoś tam używasz, tak? Woda z cukrem, najlepiej do istaty. Siateczkę trzeba umyć jeszcze, żeby się nie pobrudziła. Co masz o głowę? A to jest takie coś. Jestem czarownicą. Jestem rycerzem. No tu słonecznika nie ma. No to nie ma. Nie, co tam jest do jedzenia? Jakieś kurde... Jakieś ciasto drożdżowe z tym... z rodzynkami i ogórkiem kiszonym. A tu w ciąży jesteś, czy co? Ja nie jestem w ciąży, ale tak Krishna jest. To jest jak potrawy. Oni są w ciąży wszyscy. To smacznego. Dziękuję. Jaką srakę będziesz po tym miał? Drożdżówki, kurwa, z kiszonym ogórkiem.